Paweł Zalewski, dzień dobry Paweł. Witam. Dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać, a zawsze lubiłem z Tobą rozmawiać i zawsze wiele dyskusji też poza kamerą. Słuchaj, jak idzie Waletu do Białystok? Jak klub w tej chwili funkcjonuje? No na tyle, ile możemy w tej sytuacji, która jest teraz, no to tak w miarę dobrze, no dajemy sobie radę. Czasami tylko są jakieś po prostu zawody odwoływane większe, ale przekładają je na jakieś tam późniejsze terminy, także na razie jeszcze jest okej. Ludzie obawiają się ćwiczyć trochę, mniej przychodzi, jak to oceniasz? Na pewno się obawiają trochę, ale większość tych ludzi, przynajmniej jest jakaś tam selekcja, no i większość tych ludzi, która przychodzi, no to już jakby nie obawia się tego i po prostu i przychodzi, trenuje. Natomiast jeżeli ktoś tam jest jakiś przeziębiony czy coś, czy po prostu jest jakiś w dziwnym stanie, wiadomo, no to wtedy po prostu zostaje w domu i nie przychodzi także do klubu. Także jakoś tam się w miarę chronimy, na razie nie było jakichś tam przypadków. Zapytam Ciebie, jak Twoje zdrowie, bo pamiętam, że miałeś kontuzję, wycofałeś się z powodu kontuzji. Ci, co nie pamiętają, to z Piotkiem Strusem kiedyś walczył. Bardzo dobry pojedynek, bodajże tu w Warszawie. Mhm. Znaczy ja jestem ogólnie, zakończyłem swoją karierę w 2013 roku, ostatnią walkę swoją stoczyłem, wygrywając pas profesjonalnej ligi. No potem dalej chciałem walczyć, ale po prostu zdrowie mi nie pozwoliło. Wynikło to z tego, że po prostu zaszczepiłem się i wynikły tam różne powikłania i z tego wynikła choroba. Także nie polecam nikomu się zaszczepiać, jeżeli ktoś by chciał. Tak przy okazji tego tematu, nie? No i co? I od tamtej pory się po prostu leczę, cały czas się oczyszczam, tak? Cały czas robię się coraz silniejszy, żyję już normalnie, funkcjonuję od kilku lat. Prowadzę klub, tam zatrudniamy 10 trenerów z różnych tam, w sensie różnych specjalistów. No i funkcjonujemy, no dajemy sobie jakoś radę, już teraz nasi zawodnicy gdzieś tam wyżej dochodzą, zobaczymy jak to będzie, no, czy uda im się przebić to gdzieś tam wyżej, bo nie ukrywam, że gdzieś tam wyżej mierzymy, no ale zobaczymy jak wyjdzie. No. Po tym jak Ty reprezentowałeś swój klub, później pojawili się tacy zawodnicy właśnie jak chociażby Adam Biegański, czy na przykład Bartek Zaczeniuk, można powiedzieć Twoi wychowankowie, bo oni nigdzie indziej nie tej kariery jakby nie uczyli się tego MMA, tylko od Ciebie się uczyli. Jak Ty w ogóle patrzysz na ich kariery? Znaczy w ogóle na początku no to był jeszcze Piotr Kalenik, który jeszcze był ten, on teraz szedł właśnie do kategorii 8-4. Znaczy oni już teraz już są, bo to już ileś lat minęło, oni już są teraz wszyscy w okolicach czarnego pasa, nie? I jakichś tam wysokich już umiejętności. No zobaczymy co będzie dalej, no bo teraz już oni gdzieś podchodzili do jakichś tam ścian, no i albo przebiją te ściany gdzieś tam, pójdą dalej, tak, albo po prostu no, zostaną, wiadomo, no tak jak to jest po prostu naturalna selekcja, tak jak czym kieruje się sport zawodowy, tak, czyli słabsi odpadają, najmocniejsi zostają, no i tutaj liczymy na to, że po prostu już ci, którzy są zawodowi, którzy tam już dużo walk robią, no że to gdzieś tam się wbiją, no ale czas pokaże. Dwóch zawodników, mam tutaj na myśli Biegańskiego i Piotra Kalennika, to są tacy zawodnicy, którzy są bardzo solidni, tak? Żeby ich pokonać, to trzeba być naprawdę w dobrej formie, bo oni są zawsze generalnie w dobrej formie. A jak Bartek Zaczeniuk na tym tle wypada, bo to jest zawodnik, który ma za sobą bogatą karierę amatorską, a z kolei brakuje mu teraz tych zawodowych startów. Znaczy Bartek tak w ogóle 2 lata temu miał debiutować zawodowo, natomiast wynikły tam pewne problemy zdrowotne i po prostu musiał się wycofać na jakiś rok czasu. Potem jak już chciał walczyć, no to była ta sytuacja, która jest teraz, no i mniej walk i też chcieliśmy go mocno spiąć, tam to się po prostu przeciwnicy wycofywali, ciężko było znaleźć, no osoba, która ma zawodnik, który ma bogatą karierę amatorską, no to potem na te pierwsze walki w ogóle ciężko mu jest jakiś rywali znaleźć. Dlatego no, teraz się cieszę, że po takim dłuższej przerwie Bartek zawalczy tutaj w dobrej organizacji, czyli już jakiś ten stres będzie, tak? Zawalczy walkę semi-pro po takim czasie, gdy nie walczył, teraz się nie bił, tak? Więc musi wrócić do siebie. No i zaraz będą starty już 2 zawodowe. Mamy na, że tak powiem, prawie dogadane, mamy na zaraz
dosłownie tam w krótkim czasie od tej walki semi-pro, która teraz będzie. Bartek, świetne warunki fizyczne, doświadczenie to już nie mówię, ale tak naprawdę to jest bardzo młody zawodnik jeszcze, tak? 24 lata to jest nic w wadze ciężkiej tak naprawdę. No i z tym, że właśnie z tych problemów zdrowotnych i takiej sytuacji, że 2 lata jeszcze przesiedział w domu, bo on by 2 lata temu już był gotowy tak naprawdę ruszać. Natomiast no Bartek jest bardzo dużym talentem, tak? Natomiast zobaczymy po prostu, co przyniesie czas, jak on się zachowa, czy on wytrzyma ciśnienie, czy to wszystko, czy będzie ambitny cały czas, bo to jest, wiadomo, sport zawodowy to jest dużo poświęceń, tak? To trzeba się po prostu, każdego dnia trzeba walczyć ze sobą, żeby robić pewne rzeczy, a pewnych rzeczy nie robić, tak? Żeby po prostu się nie lubi. Tak, tak, to właśnie. I trzeba trzymać się w dyscyplinie, dlatego jeżeli Bartek będzie miał na tyle dyscypliny i ambicji, takiej woli przebicia, nie? To myślę, że naprawdę jego talent jest na miarę naprawdę najwyższych sukcesów w tym sporcie, ale zobaczymy po prostu, jak to się potoczy. Też jestem ciekawy, bo znam bardzo dobre opinie na jego temat. Wszyscy się zawsze wypowiadali bardzo dobrze o nim i też wielu rywali, słysząc jego nazwisko, rezygnowało z pojedynku, bo to też, nie ukrywajmy tego, tak było, tak? Wiedzieli, że po prostu no, trzeba być w życiowej formie, żeby z nim walczyć. Tak, no i tym bardziej, że Bartek jest finisherem. Większość swoich walk ma skończonych przed czasem ciosami, tam poddaniami trochę, aczkolwiek cały czas pracuje nad tymi zapasami, nad tymi poddaniami, dlatego myślę, że no, jestem ciekawy tego, co się stanie z tym chłopakiem, gdzie jest w stanie dojść. Zobaczymy, czy po prostu ma tyle woli walki, siły, samoprzebicia, żeby to zrobić. Maciej Gąsiorek, trudny rywal? Myślę, okej. No, tak jak dla nas, to Maciek też już dużo lat bije się amatorsko i półzawodowo. I także myślę, że Maciek też jest gotowy na zawodostwo, także na pewno dadzą dobrą walkę, taką semi-pro, ale jednak jak pro, nie? Także myślę, że walka na pewno powinna być ciekawa. To co, dziękuję bardzo, Paweł. Życzę wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim, no i żeby klub się rozwijał, bo zawsze gdzieś twój klub obserwuję i też nie ukrywam, że wiele talentów spod twojej ręki wyszło, no i miejmy nadzieję, że będą się rozwijać. Niektórzy za granicę nawet trafili, to wiesz o tym dobrze. Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Dzięki.